back to the animalistic, the monster that lies within each of us. Basic is this, got me on clock and still I stay pensive. Degenerate headspace, got them all moving defensive. I'm out in the field, these gatekeepers, they putting off fences. But me, I got plans, plans got legs, plus plenty connections. I'm dying in war, speed bag full of dumps, they sitting on benches. They living in the past, they're shelling with presents and future tenses. I used to vent, but now I just hold it, save my breath. They ain't ready for the levels, but I'm out here moving relentless. What lies within each of us? Quest for the cake ain't never been so, so treacherous. Sound boys moving like models and pop stars, everything electric. Everything waste. These times too big, riding in Teslas. Everything CD, yeah, turns PD, everything feckless. But if I want ride with the squad, then man, I just wait. Dziś prawdziwy spektakl. Mamy nadzieję, że żadna z ekip nie zawiedzie i zobaczymy sporo ofensywnej piłki. Zostańcie Państwo z nami. Czy do tego dojdzie? Zaraz się przekonamy. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Kłaniamy się Państwu w pas, Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nic dziwnego, że tak wielu kibiców nie mogło się doczekać dzisiejszego meczu. Obie drużyny są niemal gwarantem niezapomnianych wrażeń. Czuć już naprawdę wspaniałą atmosferę na stadionie. Oby przełożyło się to też na mecz. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. No naprawdę, niewiele teraz zabrakło po tym strzale głową. Ładne uderzenie, ale obok słupka. Tomku, może trochę źle ułożył ciało w końcowej fazie, bo dobrze trafił w piłkę i wydawało mi się, że to musi wpaść. A oto skład reprezentacji Polski. Oto jedenastka drużyny przyjezdnej na to spotkanie. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę, jest Robert Lewandowski. Taka postać to ogromny atut i permanentne zagrożenie dla obrony i bramkarza przeciwników. Dysponuje potężnym strzałem i często uderza z dystansu, siejąc zamęt w szeregach obronnych rywali. Nawet obrona na tyle dobra, by nie dopuścić rywali w pobliże bramki, bywa bezsilna w takich przypadkach. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. To musi być bramka. Dalej jest ciekawie. No i po zagrożeniu dobry odbiór. Teraz centra do Lewandowskiego. Niestety, zepsute to rozegranie koncertowo. Biało-czerwoni przy piłce. Dane wejście, traci piłkę. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Szkoda! Och, jaka szkoda! Powinno być 1-0 dla biało-czerwonych. I oby nas zbyt wiele to nie kosztowało. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie?
Drużyna przeciwna odzyskuje piłkę. Lewandowski ma teraz piłkę. A teraz będzie dobra okazja. Gol! Lewy! Mistrz! Niech się chowają wszyscy piłkarze roku razem wzięci. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. Prowadzą zatem 1-0. Wejście bez faulu. Piłka odzyskana. Z piłką Robert Lewandowski. Lewandowski, będzie groźnie. I znowu strzelają. Ależ imponują skutecznością w ostatnich minutach. Wspaniała gra ofensywna. Świetne było tutaj dośrodkowanie, które umożliwiło zdobycie tego gola. Potem pozostawało tylko to wykończyć. Główka bez podskoku załatwiła sprawę. Szybki, precyzyjny strzał, który trudno obronić. Na razie 2-0. Sędzia za ten faul dyktuje rzut wolny. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Zaczęli. Gra Polaków z pewnością może się dziś podobać. Rywale mają sporo do nadrobienia. Nie dało się jedną stroną, to próbują drugą. Z piłką Robert Lewandowski. Ależ to było wejście. Tu mogła być bramka. Cychankow. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Teraz Stepanienko. No i teraz przechodzi w pole karne. Bardzo dobra interwencja. Będzie powtórka rzutu rożnego. Rzuca piłkę przed bramkę. No i mocno teraz. Zdecydowane wybicie. Dobre teraz zachowanie między słupkami. A zatem znowu rzut rożny. Głęboko w pole karne zagrywa.
Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Zablokował to Bochniewicz. Uwaga, strzał w kierunku bramki. I znowu blokuje strzał. O, naprawdę, dobra obrona. Faul. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. Sztab szkoleniowy postanowił dodać trochę nowej energii drużynie. Mamy zmianę. Dobrze teraz przeszkodził. Uwaga, teraz może być niebezpiecznie. Polacy mogą teraz uderzyć skrzydłem. Jest tam miejsce. To musi wejść. I tak, piłka w siatce, proszę Państwa. Wspaniałe uderzenie z woleja. Doceńmy teraz świetne dośrodkowanie, od którego to się zaczęło. Popatrzmy, świetny nabieg na piłkę, strzał z powietrza, po którym nie było czego zbierać. Czyste, soczyste uderzenie, które można tylko podziwiać. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Dobry teraz atak na piłkę. Oj, proszę. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Łukasz zmierza teraz prosto w pole karne. Udało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Piłka oddana rywalom. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Szuka dośrodkowaniem Lewandowskiego. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Arbiter wyraźnie podpadł teraz kibicom jednej z drużyn. Dają wyraz swej dezaprobacie, bo oczyma wyobraźni widzieli już piłkę ustawioną na jeden... No, teraz zrobiło się groźnie. Kosmos! Co tu się dzieje? Znowu gol! A zatem 4 bramki przewagi. Spójrzmy raz jeszcze, jaką świetną robotę wykonał tutaj Lewandowski. Minął swojego obrońcę i znakomicie dobrał piłkę. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał. I to jaki? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Czy trafi? Radzi sobie bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji. Pewnie i obrońcy poczują się teraz bezpieczniej. Daleko dogrywa w pole karne. Interweniuje i mogą odetchnąć z ulgą. Rzuca piłkę w pole karne. Na szczęście pewnie to wybija. I mamy zakończenie dzisiejszego spotkania. Polska zwycięska. Spokojne zwycięstwo i miły prezent dla kibiców, którzy chyba ani przez chwilę nie obawiali się o wynik. Nie mam wątpliwości, że po tym spotkaniu będzie wysłuchiwać peanów na swoją cześć. Słusznie. Dwa gole na koncie i wygrana zespołu na pewno zaliczy ten dzień do udanych. A gdyby mecz potrwał jeszcze trochę, pewnie ustrzeliłby i hat-tricka, bo cały czas szukał okazji. Nie dawał spokoju obrońcom. Właściwie zaaplikował im najniższy wymiar kary.